Dzień dobry kochaneczki, kolejna pompa ciepła, kolejny przegląd. Karol już jest po przeglądzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, ile zużywa pompa ciepła T-CAP 9 kW w domu o powierzchni. 116 metrów 116 metrów? Serio? Tylko tyle, nie więcej to było. Wiesz, nie więcej 100, 120, bo to na no 116-120, więcej na pewno nie ma. Do takiego małego domu też można włożyć stikupa i można cieszyć się tym, że macie w miarę niskie rachunki za prąd, w miarę, w miarę małe zużycia i w miarę małą. Wysoką raczej sprawność energetyczną. E, instalację, którą tutaj mamy, to jest instalacja e, dwustrefowa, tak? Mamy tutaj o, ogrzewanie podłogowe, mamy tutaj od, o, ogrzewanie grzejnikowe. Jaka to była proporcja? Jakbyś przypomniał, czy to było 50, na 50 mniej więcej? grzejniki do podłogówki? Więcej podłogówki chyba jest troszeczkę, ale nie wiem dokładnie. Bo... E, I kojarzysz, że jeden układ niestety był tutaj, bo inaczej tego nie szło zrobić. Na górze zrobiony na rtl bo na górze tak mamy jest. grzejniki, na dole mamy podłogówkę, yy, i na górze z jed, na jednym obiegu występuje zabór RTL, ale jest on poprawnie zrobiony, to znaczy termostat wystaje nam do pomieszczenia i mierzy temperaturę, jaka jest w pomieszczeniu, dostosowuje tak, że ta podłogówka w końcu działa, czy nie działa. 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 A był problem taki, jak to standardowo, że podłogówki na RTL-ach po prostu nie działają. Jeżeli chodzi o ocieplenie tego budynku, bo może teraz rozwieje się, dlaczego w ogóle mamy tak dużą pompę ciepła. Ile tej. 12 cm. A budynek jest z czego i z jakiego roku mniej więcej? 15 lat temu, to jest 2012. Mhm. Z a z maksa czy... sporo, ter sporo terminów. Sporo więc tak to kochani wygląda. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o dobór tego urządzenia, to było głównie brane pod uwagę spalanie opału, bo przedtem był tu kocioł na no groszek, pamiętam, bo z chłopakami go wynosiłem po schodach. Tak I było spalanie pewnie w granicach 4 ton groszku. 4 do 4,5. To Więc ze spalanie opału jak najbardziej to nam, kochani, wychodzi. Więc teraz bez biadolenia przechodzimy pokrótce do przypomnienia tej instalacji. Instalacja, kochani, wygląda tak: 4 lata już ma, generalnie wszystko działa nic tutaj jeżeli chodzi o odnośnie jakiegoś psucia się, nie psucia nie było, mamy tutaj separatorek na powrocie z obiegu CO i CW, jeszcze nie ten Extreme tylko Smart Clean, chyba on się tak nazy na nazywał, mamy dodatkowe naczynie przeponowe, no bo mamy tutaj e, bufor, e, pompa ciepła jest zainstalowana tak, że mamy ją równolegle wrzuca do bufora, to jest zbiornik kombinowany w dolnej części mamy bufor w górnej części mamy zasobnik na ciepłą wodę e, użytkową, no naczynie dodatkowe na e, cele CO, naczynie dodatkowe na cele CW i powiem wam, naczynie nie były wymieniane i naczynia są jeszcze e, sprawne, więc chwała im za to, niech to służy, że tak powiem, jak najdłużej. Czasem zdarza się tak, że jak są mniej mark markowe na naczynia, a tej hipermarki nie ma, bo to jest Hydroland, e, to zdarza się, że mniej markowe naczynie już po roku czasu potrafią mieć dziurawą membranę i przez to po prostu nie działać, nie być sprawne, nadawać się do. Wymian. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda pełna relacja z montażu, to ona gdzieś tutaj na górze Wam się wyświetla. Teraz przejdźmy sobie do sterownika i zobaczymy sobie sprawności i tak dalej. Czy nie mamy tutaj błędów? Czyli standardowa procedura, jak to z Karolem. Tylko postara się dzisiaj, żeby to było jakoś jeszcze szybciej, bo czas nagli. Trzeba jechać na następny przegląd. I lecimy sobie po kolei historię błędów. Czy mamy błędy? Nie mamy błędów. A nie były one kasowane. Sprężarka. Macie tutaj taką ilość włączeń, i już właśnie z klientem sobie rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ ilość włączeń nie jest tragiczna. Nie jest to, nie wiem, trzy razy więcej. Jak już też pokazywałem Wam na kanale w jednej z naszych pomp, jest to trochę wyższa ilość włączeń w stosunku do czasu działania. Trzeba powiedzieć jeszcze, i możecie sobie na przykładzie tego, na przykład budynku, chociaż próbka będzie mała, no bo to jest jedna instalacja, mamy tutaj włożoną cyrkulację. Popatrzcie, pompka chodzi cały czas. Pompka jest na stałe wpięta do gniazdka i zaraz zobaczymy sobie, ile taka instalacja, w której pompka jest wpięta 24 na dobę, 365 dni w roku, jakie generuje nam koszty. Pierwsze, co można by tutaj zrobić jeszcze, bo jest włączony tryb cichy, który wydłuży, że nam troszeczkę cykle pracy, i tych ilość włączeń jest wtedy ograniczona. Można by było włączyć po pierwsze harmonogram, jakieś nagrzewanie, żeby woda nagrzewała nam się raz, dwa razy do, na, no, w danym dniu, tak? żeby takie zezwolenie było. Po drugie, wrzucić jakąś czasówkę. Na pewno ograniczyłoby to nam ilość załączania się pompy ciepła na grzanie ciepłej wody użytkowej, a w niekorzystnych warunkach. Pompa ciepła jest w stanie grzać nam jak dogrzewa tylko do wysokiej temperatury o małą histerezę, jest w stanie nam grzać tą wodę na kilka razy, więc. Taka złota rada tutaj padła. Zobaczymy, czy za rok czasu będzie ona wysłuchana. <laughs> A to z klientami różnie bywa, bo oni kiwają głową i wiecie jak to jest. Grzałeczka 0 godzin na CO, 0 godzin na CW. To jest akurat standard dla tikapów, już to Wam tłumaczyłem. Monitor poboru energii. Zobaczymy sobie historycznie, jeżeli chodzi o wytwarzanie. I to przelecimy naprawdę bardzo szybciutko. I popatrzcie tutaj, jeżeli chodzi o wytwarzanie. No to te dla poszczególnych miesięcy całkowite, może w grzaniu. O w grzaniu będzie widać, kiedy pompa ciepła była załączona, kiedy pompa ciepła była wyłączona. I tutaj nie mamy przekłamań, tak jak to wam pokazywałem na innych sterownikach w poprzednich filmach. Po, pobór energii w grzaniu 3770 kWh. Stwierdzam, że to nie jest dużo. To jest pobór, jeżeli chodzi o zbiornik. Też powiem szczerze, nie jest rażąco duży jak na ilość godzin pracy yy, cyrkulacji. Yy, myślę, że spokojnie można by tu było z tego wyniku 200-300 kWh jeszcze ściągnąć, yy, jeżeli ta cyrkulacja by nie chodziła. A czy tak będzie? Dowiemy się pewnie tego za rok, jeżeli Karol akurat przyjdzie tutaj na przegląd i będzie mógł dla Was nagrać film. To się okaże. Produkcja energii. Znowu lecimy sobie jeden rok. I... Patrzcie jak to wygląda. Ogrzewanie, chłodzenie i zbiornik. I to co cygryski lubią najbardziej, czyli COP, znowu rok. I zobaczcie jak to wygląda. Jeżeli chodzi o całkowite 3,8, jeżeli chodzi o grzanie 4,0, jak na układ mieszany podłuwka i grzejniki, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o chłodzenie 0, jeżeli chodzi o grzanie zbiornika 3,3 i spokojnie, jeżeli byśmy tutaj ustawili ten harmonogram czasowy nagrzewania zbiornika, ta, to, to ta sprawność dla grzania zbiornika byłaby na pewno wyższa. O ile wyższa, myślę, że spokojnie o 3,4, a jak pokazał ten klient, który wyświetlał Wam się tutaj na górze, można nawet osiągnąć sprawność rzędu 4,4 przy grzaniu ciepłej wody użytkowej, idąc na pewne ustępstwa. Więc kochani, jeżeli chodzi o wytwarzanie, wygląda to e, tak. Lecimy sobie jeszcze do krzywej grzewczej, żeby był pełny obraz sytuacji. A! Nie ma pełnego obrazu sytuacji. Jaką temperaturę utrzymujesz w domu? 23 stopnie. Niemożliwe, przecież przy pompie ciepła otrzymuje się 20, a jak jest zimno, to jest 19, bo jest zima, jest zimno. A u ciebie 24? 23. 3? O nie, tak wysoko. Przecież to się nie da pompą ciepła. I przy minus 20 dalej tak samo? Może stopień spada, ale. O tak nie. Pytanie: czy przy krzywej grzewczej, bo tylko tak jest tutaj oparta regulacja temperatury, czy jest problem, z żeby pompa utrzymywała w miarę do jednego stopnia tą temperaturę nastawioną? Nie ma. Bardzo dobra odpowiedź. Ale będzie rabat. <noise> dobra, grzanie. Zobaczmy sobie tak. Temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania 20 stopni. Można by było jeszcze, myślę, tutaj zjechać 2 stopnie niżej, ale to trzeba, że tak powiem, panować jeszcze nad tym. Ale popatrzmy sobie na krzywe grze, grzewcze dla obiegu pierwszego. Wygląda to tak. I pytanie teraz, czy tą krzywą trzeba modulować względem temperatury zewnętrznej, czy ona już jest ustawiona taka, jak jest docelowa? Nie zmieniam tego. Nie. I jest w domu ciepło. Ok, lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o podłogówkę, krzywa wygląda tak. I pytanie, czemu od minus 10 do minus 15 jest wypłaszczenie? Czy tak było lepiej po prostu, czy jak? Szczerze nie wiem, tak mi się ustawiło. Okej. Okay. I, no. I nie ma problemu nie. takiego, że na przykład od minus 10, minus 15, minus 20, jak jest, to jest zbyt zimno tam, gdzie jest podłogówka? Nie. A do minus 10 nie ma tak, że jest zbyt temperatura, zbyt wysoka w tych no, płaszczeniach? No może troszeczkę gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam było cieplej. Dobrze, to ja bym proponował, tak, żeby zostawić te 35 stopni. Lecimy sobie. Co ja robię? Nie znam się, po prostu nie, nie umiem. I lecimy sobie tak, żeby ustawić minus 15. I teraz, jeżeli będziesz miał sytuację taką, że nie wiem, przy minus 10 będzie za zimno, przestaw sobie to 35 stopni. O, czyli ten parametr przestawisz sobie w górę. Oczywiście co? Kochani, zatwierdzamy. Więc a z. Taki jest ten prostak na 18, yy, czyli że po, powyżej 18 już się nie będzie załączało yy, ogrzewanie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze yy, siadaj pała. OK, yy, delta standardowa 5 i jeszcze zobaczmy sobie na te parametry. Tu jest OK i ponowne wygrzewanie, histereza 3 stopnie. Yy, histereza 3 stopnie to jest bardzo niska histereza. Grzejesz do ilu? Do 45? 45. Generalnie, jeżeli ustawicie histery 3 stopnie, grzejcie do 45, tutaj nie pamiętam jak był czujnik jeszcze temperatury. Jeżeli on jest nisko, to ta woda na górze jest zagrzana nawet do wyższej, do 50-50 stopni. To wężownica jest zanurzona w bardzo nieko w wodzie o bardzo niekorzystnej temperaturze, więc to grzanie jest po prostu drogie. Więc Przestawiamy to? Przestawiamy Bo dziwne, że jest, że jest aż tak. Czy był problem, że było, nie wiem, za mało było ciepłej wody, że nie. brakowało? Nie. Yy, więc serio, 5 stopni jest to optymalnie, a nawet 8 stopni mogłoby być. Tylko trzeba yy, też znaleźć sobie, że tak powiem, jakiś złoty środek między nastawieniem właśnie tej histerezy, bo to też będzie wpływało potem wam na średnią temperaturę wygrzewania tego zasobnika, jaką musi mieć woda w wężownicy i obniżenie rachunków. Ale nie może być też tak, że na przykład macie ustawioną wodę na 40 stopni i ta woda na górze zbiornika ma 40 stopni, czy tam 45 stopni, histereza 8 stopni, i ona zanim się załączy, jak już jest przy końcu, że tak powiem, tej histerezy, no to woda na przykład osiąga 38 stopni i woda może już być dla niektórych zbyt e, letnia. O. I tak to, kochani, wygląda w przypadku tego e, urządzenia. I co? Mam nadzieję. Że Wam się podobało. Mam nadzieję, że pomogłem komuś teraz w wyborze źródła ogrzewania, bo wiem, że czas są ciężkie, eee, jeżeli chodzi o nadciągające. Taryfy dynamiczne, skoki cen gazu, czy iść w pellet, czy iść w gaz, to musicie sobie, czy iść w pompę ciepła, Oczywiście, jedyny słuszny wybór to możecie, musicie odpowiedzieć sobie sami, przeanalizować. Ja dla Was tylko pokazuję, nie chcę być takim chamskim nagabywaczem, który mówi, pompy ciepła są najlepsze, wybierajcie tylko pompy ciepła, bo nie dla każdego pompa ciepła jest najlepszym, jedynym słusznym wyborem. Dla niektórych zostanie naprawdę przy jakimś pelecie, przy wunglu i tak dalej, jest Super rozwiązaniem dla niektórych, i w niektórych przypadkach ogrzewanie gazem też jest rewelacyjne i wyjdzie taniej niż grzanie pompą ciepła. Chociażby w przypadku, kiedy macie przewymiarowa, przewymiarowe, niedowymiarowane grzejniki, musicie grzać do wyższych temperatur, to serię macie grzejniki na parametr 80 stopni, który potrzebujecie pchać przy minus 20, żadna pompa ciepła która jest obecnie na rynku i jest normalnie e, dostępna, e, nie jakieś eksperymenty na CO2, e, to nie da Wam, e, znaczy da Wam odpowiedni parametr na ten grzejnik, ale nie da Wam zado, zadowalających kosztów eksploatacji. Więc jeżeli macie instalację taką, która nadaje się pod pompę e, ciepła, czyli przewymiarowane grzejniki, albo grzejniki z podłogówką, albo sama podłogówka, to jak najbardziej zgłoście się do nas i z kompletnej informacji, oczywiście, który link macie w opisie tego filmu, możemy się spotkać na montażu. A tymczasem Borem Lasem ja się zwijam i lecę do kolejnego klienta, u którego mam nadzieję nagram Wam kolejny fantastyczny film z przeglądu bomby ciepła. Cześć!